Jump. Cześć, siemano, hej kochani. Mam się do was takie pytanie. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest rysować w Minecrafcie jak w Paincie? Ja też nie. Ale pewien użytkownik udostępnił bardzo, naprawdę bardzo ciekawą mapę, która takie coś nam właśnie umożliwia. Użytkownik ten zwie się SetBlink i link do jego kanału macie oczywiście w opisie. Zrobił on naprawdę super mapę. Link do pobrania tej mapy też macie w opisie oraz link do oryginalnego filmiku również macie w opisie, a więc po co w sumie robię ten filmik? Chciałbym wam zaprezentować bardzo naprawdę bardzo tą mapę, ponieważ jej aspekt taki kreatywny jest bardzo, bardzo duży. A więc przejdźmy teraz do praktyki. Otóż tak, mapa składa się z takiego mechanizmu, to jest pełno command bloków, naprawdę pełno command bloków. Naprawdę, sam w życiu bym tego nie zrobił, to wam przyznam, sam w życiu bym nawet nie chciał się za to zabierać. Ale dobra, SetBlink zrobił naprawdę kawał dobrej roboty, a za to naprawdę wielki props dla niego. Ale teraz przejdźmy tak naprawdę do tego, czym jest ta mapa i dlaczego akurat jest to Paint. Otóż jak dobrze wiecie lub też nie wiecie, Paint jest to aplikacja, która umożliwia nam rysowanie w systemie Microsoft Windows. A więc jak rysować na takim czymś? Otóż słuchajcie, mam tutaj do wyboru pole o długości i szerokości 8, czyli pole 8x8, czyli łącznie 64 klocki. Teraz jak sprawić, żeby te klocki zaczęły się kolorować? Otóż słuchajcie, póki co jest to takie białe, więc sobie weźmy teraz przypuszczalnie kolor niebieski. Jak widzicie, klocek, na którym obecnie stoję, zamienia się właśnie w kolor, znaczy w wełnę o kolorze takim, na który kliknę. Na przykład klikam teraz na kolor niebieski, a więc wełna, na którym staję, również zamienia się w kolor niebieski. Niech was nie zdziwi też fakt, że ja czasami się zapadam pod tą ziemię, ponieważ tak też się dzieje. Tak też się dzieje, to nie jest jakiś bug. Tak po prostu się dzieje na tej mapie, ponieważ jest to dosyć skomplikowany mechanizm i jak dobrze się temu przyjrzeć, spójrzmy na to. Widzicie, to jakby jest, nie wiem, czy to jest dywan, czy to jest wełna, ale to się troszeczkę zapada i jest to też troszeczkę dziwne. I ogólnie słuchajcie, ta mapka jest zrobiona na, przeznaczona na wersję, a właściwie snapshota Minecrafta 13W36A, który jest snapshotem takim, można powiedzieć, zapowiadającym aktualizację Minecrafta do wersji 1.7. A więc ten snapshot służy właśnie do korzystania z tej mapki. Przypuszczam, że wersja 1.7 też nam to będzie umożliwiała. A więc dobra, wiecie co? Nawet nie wiem, co tutaj rysuję. Możemy skorzystać też z trybu Creative i sobie troszeczkę tutaj wejdziemy na górę. I w sumie, wiecie co zrobimy? Zrobimy coś takiego. Nie wiem w sumie, co ja rysuję tak naprawdę. Zrobimy tak, żeby to było coś na podobę... No weźmy jeszcze z tej strony coś takiego. Nawet nie wiem, co ja robię w tym momencie. Zobaczymy, co nam, słuchajcie, wyjdzie. Jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Bardzo, bardzo kreatywne. A teraz wyszło coś na podobę takiej bardzo, bardzo dziwnej flagi Finlandii. Czy wam też kojarzy się to z flagą Finlandii? Bo mi bardzo. Dobra, wiecie co? Weźmiemy sobie teraz kolor biały i troszeczkę to sobie... Oj. Troszeczkę zmniejszymy sobie te rogi. Wiecie co? Pomalujemy sobie troszeczkę. Pomalujemy. Pokażę wam, jak to działa. Chociaż wy już tak naprawdę możecie to zauważyć od dobrych kilku chwil. Dobra, tutaj to zmarzymy. Jeszcze po tej stronie. I zobaczymy teraz, czy wyjdzie nam to troszeczkę lepiej. Teraz jeszcze szybko niebieski kolor. Jeden kwadracik, drugi kwadracik. O! I teraz dopiero przypomina to tak naprawdę flagę Finlandii. Ło!
Tak więc możemy używać naprawdę różnych kolorów. Weźmy teraz sobie żółty. I to, na czym staniemy, zamienia się w kolor żółty. Naprawdę Setping, wielki props, wielki szacun dla ciebie za to, że zrobiłeś, że w ogóle chciałeś zrobić taką mapę, ponieważ ona jest bardzo, bardzo fajna, bardzo interaktywna. Ale w sumie po co taka mapka jest nam potrzebna w Minecraftie? Po co na przykład nie możemy skorzystać z normalnego Painta? Otóż zastosowanie takich map jest na pewno wiele i tylko trzeba pomyśleć. Tak naprawdę do czego zastosować coś takiego, nie wiem. Chcemy zaprojektować jakiś wzór na dywan w Minecraftie, no na przykład. Ale nie chcemy tak tego robić, że wiecie, że stawiamy te klocki, itp. itd. To po prostu wybieramy sobie jakiś randomowy kolor i rysujemy sobie dany kształt na takim właśnie kwadraciku, słuchajcie. Albo jeśli chcemy zaprojektować sobie, nie wiem, twarz do skina, cokolwiek, to robimy to na takiej właśnie makiecie, ponieważ nasza minecraftowa twarz składa się właśnie z tego, co wiem, 8x8 pikseli. Czyli ta mapa jest po prostu stworzona do robienia twarzy. A więc słuchajcie, moi drodzy, wszystkie linki macie w opisie. A tymczasem ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. Jeśli tak, kliknijcie kciuka w górę. No i to tyle. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, kochani. No i cześć.